apel o pomoc. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową dla Państwa Anny i Józefa Mąków na pokrycie kosztów pogrzebu ich córki Sylwii, która zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w Polsce wraz z dziećmi ambasadora RP w Kanadzie Zenona Kosiniaka-Kamysza. Matka świętej pamięci Sylwii, pani Anna, jest obłożnie chora od 15 lat, cierpiąc na stwardnienie rozsiane. Koszta związane z pogrzebem córki przekraczają możliwości finansowe państwa Mąków. Wpłat można dokonywać na otwarte w tym celu konto we wszystkich oddziałach naszej Credit Union. Komitet Kultu Matki Bożej Ludźmierskiej przy parafii świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton zaprasza na doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Ludźmierskiej. W sobotę 11 września od godziny 9 do 17 poświęcenie samochodów i traków bez przyczep na placu budowy świątyni. O godzinie 23 nabożeństwo maryjne przy polowym ołtarzu. O godzinie 23.30 procesja maryjna ze świecami od krzyża do polowego ołtarza, a o północy pasterka maryjna, której przewodniczył będzie ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki. W niedzielę 12 września wszystkie msze święte odprawiane będą przy polowym ołtarzu. O godzinie 12.30 uroczysta suma, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Andrzej Baczyński z Krakowa. Po mszy świętej wielki festyn polonijny z wieloma atrakcjami dla wszystkich. Do tańca zagra zespół Guitar Max. Bogata loteria fantowa. Cały dochód z festynu przeznaczony na budowę świątyni. Zarząd Koła Armii Krajowej, oddział w Toronto, zaprasza na mszę świętą w intencji poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej w niedzielę 12 września o godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki przy Denison Avenue. Centralny Zarząd Kół Polek i Zarząd Główny Związku Polaków w Kanadzie zapraszają na dożynki w niedzielę 12 września w parku imienia Ignacego Paderewskiego, Highway 27, 5 km na północ od Highway 7. Do tańca grają Polanie. Brama otwarta o godzinie 10. Wniesienie wieńców dożynkowych o 12.30, msza święta o godzinie 13, o godzinie 14 występy artystyczne. Główna nagroda w loterii, bilet do Polski. Kuchnia i bar obficie zaopatrzone. Wstęp $5. Dzieci do lat 12 wstęp wolny. Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toronto zaprasza na kolejny recital chopinowski jutro w niedzielę 12 września o godzinie 3 po południu w siedzibie konsulatu przy 2063 Lakeshore Boulevard West w Toronto. Utwory Fryderyka Chopina wykona znakomity pianista Adam Piotr Żukiewicz, znany ze swych koncertów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Absolwent Wydziału Muzyki na Uniwersytecie Stanu Indiana, Adam Żukiewicz, obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej na Uniwersytecie Torontońskim. Firma Unext przy współpracy z Konsulatem Generalnym Polski w Toronto prezentuje 40 unikatowych polskich plakatów filmowych na wystawie pod tytułem Plakat Światowe Kino oczami polskich grafików od 13 do 18 września w Metro Hall Rotunda przy St. John Street. Więcej szczegółów na temat ekspozycji plakatów pochodzących z Muzeum Plakatu w Wilanowie znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Informujemy Państwa, że w dniach od 14 do 27 września w Allen Lumber Galleria w Brookfield Place przy 181 Bay Street w Toronto czynna będzie wystawa fotografii znanej grupy Photosensitive pod tytułem Field of Vision. 12 fotografików, wśród których znajduje się Polak Andrzej Stawicki, prezentuje swe prace z okazji 20-lecia założenia zespołu dokumentującego przede wszystkim problematykę socjalną w krajach kilku kontynentów. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie informuje rodziców i uczniów o rozpoczęciu nauki języka polskiego w polonijnych szkołach podstawowych i średnich. W większości ośrodków zapisy odbędą się 11 września, a regularne zajęcia lekcyjne rozpoczną się 18 września. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na podanej stronie internetowej, numerach telefonu oraz w prasie polonijnej. Polska Szkoła imienia Świętego Kazimierza informuje, że zajęcia szkolne rozpoczną się 18 września. Tego samego dnia odbędą się zapisy. Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego odprawiona zostanie 19 września o godzinie 13 w kościele Świętego Kazimierza. Lekcje odbywają się w soboty od godziny 11.15 do 13.45 dla wszystkich klas, to jest od klasy zerowej do klasy ósmej. Szczep Quo Vadis Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza dzieci w wieku od 4 lat i młodzież na zbiórki skrzatowe, zuchowe i harcerskie od 17 września w każdy piątek w Berkeley Community Center przy 1299 Ellesmere Road w Scarborough.
obchodzący 5. rocznicę swego założenia zespół Ludowa Nuta z Hamilton zaprasza na zabawę taneczną z okazji ukazania się pierwszej płyty zespołu. Official CD Release Dance odbędzie się w sobotę 18 września o godzinie 7 wieczorem w sali Grupy Drugiej Związku Polaków w Kanadzie przy 1015 Barton Street. Do tańca gra zespół Korona. W cenie biletu $20 ciepła przekąska. Stowarzyszenie Lotników Polskich Skrzydło Warszawa zaprasza na obchody 60. rocznicy swego założenia. W niedzielę 17 października o godzinie 11 odprawiona zostanie msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki przy Denison Avenue w Toronto, a po Eucharystii o godzinie 13 w siedzibie koła nr 20 SPK przy 206 Beverly Street będzie miał miejsce uroczysty bankiet. Uczcijmy wspólnie pamięć weteranów lotnictwa, którzy w dużej mierze przyczynili się do zwycięskiego zakończenia II wojny światowej. Będziemy zwłaszcza czcić pamięć tych, którzy walcząc w tej wojnie za waszą i naszą wolność, złożyli ofiarę największą, swoje życie. Cześć ich pamięci. Fundacja Kresy Syberia ma zamiar zarejestrować w formie rozmowy na taśmie wideo przeżycia Polaków deportowanych w czasie II wojny światowej do Związku Radzieckiego i umieścić je na stronie internetowej swego muzeum wirtualnego o tej samej nazwie. Sybiracy, którzy zechcieliby podzielić się swymi wspomnieniami z okresu zsyłki, proszeni są o kontakt z panem Henrykiem Sokołowskim pod podanym numerem telefonu. Okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza do odwiedzenia swej na nowo opracowanej strony internetowej. Oprócz informacji o działalności okręgu, ilustrowanych fotografiami i zdjęciami filmowymi, w tym produkcji polskiego studia, na pięknie zaprojektowanej graficznie stronie znajdą Państwo również wiele praktycznych i pożytecznych wiadomości związanych ze społeczno-kulturalnym życiem Polonii i Kanady. Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej wspiera działalność instytucji i organizacji polonijnych, których celem jest utrzymywanie polskości w Kanadzie. Beneficjantami funduszu są m.in. polskie szkoły podstawowe, lektoraty języka polskiego lub historii Polski na uniwersytetach, harcerstwo, zespoły folklorystyczne i chóry, biblioteki oraz wydawnictwa. Fundusz rozporządza także kilkoma stypendiami. Wpłacający powyżej $25 otrzymają zaświadczenie uprawniające do odpisu podatkowego. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Życząc udanego weekendu, żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.